Na tym boisku jest 50 młodych zawodników, z którymi zagramy mecz. Nas jest dwóch youtuberów. Bokoszyk i ja. Kiesek. Z tymi zawodnikami zmierzymy się w kilku wymagających konkurencjach, gdzie będziemy mogli zdobywać gole. Na końcu zagramy wielki mecz. W skrócie, jest to dwóch youtuberów kontra 50 młodych zawodników. Dasz radę co złapać w karnych? Ja myślę, że łapię dzisiaj wszystkie, dosłownie wszystkie. I to właśnie w pierwszej konkurencji zmierzymy się w rzutach karnych. My oddajemy 5 strzałów, a młodzi zawodnicy 15. Chociaż zawodnicy naprawdę nie są z pierwszej łapanki, także to nie będzie... To nie będzie łatwe, zdecydowanie to nie będzie łatwe. On by do tego nie ruszył. Musisz się rzucać. Stary! Nie no, musimy zmienić bramkarza, tak nie da się grać. Oni to mają. 2-0 dla 50. Kolejni zawodnicy próbowali swoich sił, ale strzelić w koszykowi nie jest łatwo. Wyjął! Dobra, zostało 5. Dobra, teraz ja. Muszę coś pobronić. Potężny strzał. Który rok strzelasz? W tamten? No dobra, to dawaj. Ten? Dobra, to tak robimy. Na końcu mecz, 2 na 50. To nie będzie łatwo, musimy dużo goli strzelać. Prowadzą 3-0. My mamy 5 strzałów. Zabawa się kończy. Zaczynamy poważne granie. Kacper zdecydowanie nie pomaga. On strzela karne, a nie broni. Dobra, słuchajcie, u mnie lewa noga ogólnie jest do tramwaju, ale teraz właśnie ją wypróbujemy. Widzowie, 3-3, czas na kolejną konkurencję. W drugiej konkurencji zagramy sam na sam z bramkarzem. My mamy 5 strzałów, a młodzi zawodnicy 20. Dawaj, dawaj, dawaj! Kolejni młodzi zawodnicy próbowali, ale na nasze szczęście nie trafiali. Musicie gonić, dawajcie! I... Wokoszyk znowu znakomicie broni. To chyba czas na zmianę bramkarza. Zawsze lubiłem sam na sam. Dawaj, robisz to! No, więc zostawcie łapkę w górę, kliknijcie tak i zawsze subskrybuj tam na dole. Dawaj! Na bramce pojawił się bramkarz z prawdziwego zdarzenia. Swoją postawą wystraszył napastników i nawet w kilku sytuacjach się poświęcił. O! I nagle wydarzyło się to. Mogłem to wybić. Tak się właśnie kończy zabawa w polu karnym. Dobra, ale zmiana. My promujemy radosny futbol, granie piłką właśnie, podania, strzały, dribbling, to właśnie chcemy oglądać. Teraz musimy nadrabiać, przegrywamy 5-4. Czy ty grasz na bramce? Czy ty grasz na bramce? 1080, 1081, jedziemy! Dobry bramkarz! Brawo! Na bramkę odcinka mamy właśnie. Napiszcie w komentarzu, która bramka najładniejsza i znaczy minutę. Ciężko się współpracuje nam. Na początku pytałeś, dlaczego ja bronię na bramce, a nie w ataku. Tutaj właśnie może powiedzieć. Mamy wynik 5-5. Czas na kolejną konkurencję. Teraz zagrywamy piłkę przed pole karne. Naszym zadaniem jest przyjąć piłkę i oddać strzał na bramkę. My mamy 4 uderzenia, a widzowie 15. Jako, że z Kieskiem mamy teraz nie najlepszą sytuację, ja muszę się troszkę wspomóc. Pożyczam tą czapeczkę na 2 strzały. Plus 100 obrony. I mam nadzieję, że właśnie dostanę plus 100 obrony, jak Lew Jasien, czyli kto? Najlepszy bramkarz na świecie w historii. Zaraz powiem.
No. Stary, to jest ciężkie, nie? Ale profesor! Ale wyjął! Siedem, pięć! Kolejni zawodnicy próbowali, ale nie jest łatwo. Będą kłopoty, on da ciężkie, nie? On nie pomyśli, że możemy tutaj odrobić. A nie, czekaj, my przegrywamy. Piesek postawił wysoko poprzeczkę, ale mam nadzieję, że chociaż jej dorównam. Siedem, siedem, nadrobiliśmy. 7 do 7 dla dramaturgii. Myślę, że mogę pozwolić sobie na lekkie pudełko. 8, 7 dla nas. 7, stary, dla nas, tak teraz zagramy mecz. 2 na 50. To będzie niesamowity pojedynek, a jeśli chcecie zobaczyć takich więcej, zostawcie mu łapkę w górę, subskrypcję i napiszcie komentarz. I do wokoszykach podajcie na YouTube'a. To jest mecz dwóch youtuberów kontra 50 młodych zawodników. Adeptów piłki nożnej. Damy radę. Myślę, że damy radę. Zaczynamy. Jedziemy. Od Kigo Mdicza. Dobra, dawaj. Prowadzimy 8-7 po tamtych konkurencjach. Nie, no. Panie sędzio, takich rzeczy nie tolerujemy. Nie. No nie. Broń! No nie! On takie rzeczy musi robić, bronić! Ręka! Ręka! Przyjaciele! Moja! Ręka, hej! Ręka! Dobra, robimy tak, dobra. Następnie tak. Hop. Si! Daj, czekaj. O, ale to jest męczące, widzowie. Jak wbijecie pod tym filmem 5000 łapek w górę, to robimy 5 youtuberów kontra 100 zawodników z pola. To będzie niesamowite widowisko. A to już pełnowymiarowe. Tym bardziej, że naprawdę teraz to nie jest łatwe wyzwanie. Oni mnożą się jak mrówki. Dobra, jedziemy. Druga połowa, zamiana stron. Remis 9-9. Podwój, jesteśmy. Jest Bokaszyk! Dobra, dawaj, pole karne, dawaj. Trenerze! Widzowie! Mecz przegrywamy 8-7 albo 9-8, nie, tlen mi odcięło. Jak było? Ojejku! Naprawdę było bardzo ciężko. Chłopaki postawili poprzeczkę bardzo, ale to bardzo wysoko. Brawo dla was! I do zobaczenia w kolejnym filmie. Kolejny film pojawi się w niedzielę o godzinie 10. Kliknijcie taki sam przycisk subskrybuj tam na dole, aby go nie przegapić.